Cześć, jestem Adam i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli wbijecie na tego vloga, to zostaw łapę, suba oraz jakiś komentarz pod filmem. Będę Ci bardzo wdzięczny. Zanim przejdziemy do omawiania mojego nowego sprzętu, chciałbym coś Wam powiedzieć, takich parę ciekawych rzeczy może. Teraz będziemy nazywać się, mój kanał będzie się nazywał Adam Ako K Music, bo i mam akordeon i keyboard, więc wcześniej był keyboard, to jest akordeon, takie fajne skróty będą. Więc jeżeli macie może ciekawszą nazwę, to podeślijcie, ale mi się właśnie taka spodoba, więc taka będzie. Będą się pojawiać teraz filmy dwa razy w tygodniu, w sobotę i niedzielę. Jeden będzie w sobotę, to będzie keyboard, drugi to będzie akordeon w niedzielę, więc będzie pikuś, glancuś i mniamniu, mniamniu. No, długo filmów nie wrzucałem, no może z tydzień nie wrzucałem, no bo widzicie jaka jest pogoda na zewnątrz, chyba po mnie to też widać. No ale przez to ciepło się nie da nagrywać, bo człowiek już odlatuje od tego gorąca, więc może to kiedyś minie. No i tak szczerze mówiąc, co o tym akordeonie bym chciał powiedzieć. No, nigdy nie grałem na akordeonie, może raz w życiu zagrałem na nim z moim kolegą Krzysiem, na który kanał bardzo serdecznie zapraszam. Będzie gdzieś tu może adnotacja do niego. On jest bardzo doświadczony, bo już ponad 10 lat gra, nawet w zerówce, albo jak był w przedszkolu, to tam już grał na nim, on ma chyba 20 coś lat ponad ode mnie, więc już ponad 10 lat gra na nim. Ja będę totalnym laikiem, więc jeżeli tu jakieś hejtusie przyjdą i powiedzą, że jestem kiepski, lipa i coś, no to powiem Wam, że będę pierwszy raz na nim grać, się będę uczył na nim. Chociaż to jest taka sama gra trochę jak na keyboardzie, wszystko mi się miesza, tak jak samo jak na keyboardzie gra, tylko że lewą rękę trochę ciężej jest ogarnąć, bo te przyciski tam trzeba klikać i ogarnąć, gdzie co jest, gdzie jest G, gdzie jest C i te inne. Ale to do wszystkiego do tego dojdziemy. Więc co? Powiem szczerze, jestem naprawdę zadowolony. Więc co? Przechodzimy do mojego gadania, do tego opisywania mojego nowego cuda. No i tak się prezentuje mój nowy nabytek. Taki ładny, piękny akordeon. Victoria, zwycięska, taka bardzo ładna nazwa. No wiadomo, może będę kiedyś zwycięzcą, będę kimś wyjątkowym, ale nie sądzę o tym. 80-basowy, taki ładny. Mój kolega Krzysiu, na którego kanał bardzo serdecznie zapraszam, będzie tu gdzieś adnotacja tam, ma taki 120-basowy, no jest naprawdę przepotężny, przemocarny. Wyprodukowany został przez bydgoską fabrykę akordeonów, no i ma oczywiście 7 zmian głosowych, że można zmienić sobie tutaj dźwięki, 7 dźwięków do, no wiecie co, do zmiany. No, więc jeszcze raz przypatrzcie się, no i za chwilę go przetestujemy i coś jeszcze Wam powiem. Więc tak oto się prezentuje mój nowy nabytek, mój nowy akordeon cudowny. Jeżeli kogoś zaskoczę, to on ma prawie ponad albo więcej niż 60 lat. Przechodził jakąś tam kiedyś renowację w Oświęcimiu u jakiegoś znanego gościa, co się takim czymś zajmuje. No i mój kolega Krzysiu załatwił dla mnie to cudeńko. No i teraz się to znajduje u mnie, więc zostawcie u Krzysia tam suba albo coś. No bo chłop robi taką robotę, że głowa mała. Takie piosenki gra, że normalnie byście pospadali z krzeseł. No to co? Bez zbędnego gadania trochę przejdziemy do grania. No i tak szczerze mówiąc, z tym graniem jest tak, że można powiedzieć, że to jest takie prawie podobne granie jak do keyboardu, tylko że ciężej jest trochę tą lewą rękę ogarnąć, bo mieszają mi się niekiedy dźwięki, ale wiadomo, ja jako amator dojdę do wprawy i będzie ze mnie taki człowiek. Więc co, przechodzimy na chwilę do grania na lewej ręce trochę, a później zagramy coś ciekawego. Teraz sobie zagramy takie proste coś, czyli blaskotek na potęg. Na koniec mój ulubioną piosenkę, czyli
fragment Sofii Alvaro Solera. Co od razu mówię, będzie za tydzień grane, nagrywane i będzie tu wrzucone na mój kanał. Pomyłka nastąpiła, no wiadomo, jak mówiłem wam, że mi się lewa ręka trochę miesza, no ale cóż, dojdziemy do wprawy, więc co, powiem szczerze, jestem naprawdę zadowolony z zakupu tego cudeńka, będzie więcej ciekawych materiałów u mnie na kanale, więc nie będzie tylko granie i granie i granie na akordeonie, no na keyboardzie, to też mi się miesza, na keyboardzie nie będzie cały czas tylko granie, ale na tym cudeńku też. Więc zostawcie tam suba, lajka i co? Dziękuję za oglądanie. Zapraszam za tydzień. Pa!